15, a 15 to jest najdłuższy czas. Nie może być do 16 lekcja. No nie. 16:05. Dobra, idziemy, chodź. Co? Do 16:05. To co nie mówiłaś, że... 12, ostatnia lekcja, no inne klasy mają, tak. 16:05 się kończy. No a teraz jak tam? Przyjemnie w szkole jest? No, mega. Tak? Zadowolony jesteś? No. No bo w wakacje nie byłeś zadowolony. A teraz jest fajne. Teraz jest na polskim fajnie. I na... Na czym? A matematyka? Matematyka jak zawsze. Ale pani nie zwraca mi uwagi. I twoje? Skarpetki? Co my skarpetki? Czy twoje skarpetki? A no. Chodź. A odnośnie szkoły jak? Który przedmiot najbardziej? Polski. I... No nie, tak naprawdę tylko to. Z polskiego. Dzisiaj z samego rana omawialiśmy, witajcie w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj z samego rana omawialiśmy sytuację w szkołach i kiedy w różnych szkołach kończą lekcje, bo okazuje się, że w naszej szkole, pomimo tego, że to jest największa szkoła w Piotrkowie, to jednak kończą wcześniej dosyć lekcje, czyli tam przeważnie 15:15, a no ale podobno tutaj byłem też zdziwiony, że o 16:00, ale w innych szkołach, które są mniejsze, i gdzie powinno być teoretycznie, no ale widzisz, a to z drugiej strony jest mniej sal, gdzie teoretycznie powinny być te lekcje krócej, to jednak na przykład kończą później, nawet do 18 godziny, gdzieś tam chyba w którejś ze szkół jest. Ale to słyszałem, że nie tylko w Polsce, nie tylko w Piotrkowie, tylko w ogóle w całej Polsce jest ten sam problem. Chciałem wejść na siłownię, ale... Aha. No właśnie, godzina otwarcia, bo tu jest główne wejście. Główne wejście galerii jest zamknięte od 9:00. Chciałem wejść, no i nie mogę. Liści coraz więcej, więc już chyba w jesień blisko. Na szczęście drzwi tutaj są otwarte. Zapomniałem w ogóle dzisiaj butów. Nie wiem, chyba w samochodzie, to jest drugi raz w ostatnim czasie, kiedy idę na piechotę i zapominam czegoś i później się muszę wracać, no ale tym razem się nie wracałem, ćwiczyłem w skarpetkach. Słuchaj, spotkałem się z kolegą w szatni już po treningu, trochę się ze mnie ponabijał i pyta się kiedy jadę, czy jadę na Mister Olympia, bo teraz jest chyba takie najważniejsze zawody na świecie wśród kulturystów w Stanach Zjednoczonych i czy jadę na te zawody. Ja mówię, że nie, o, wiaterek jest, żeby mi kamera nie spadła. I, ale mówi tak do mnie, no dobra, masę masz, to kiedy robisz rzeźbę? No ja mówię mu, że no wiesz, nie lubię po prostu za bardzo siłowni, ale to co mi powiedział, dwie takie bardzo ważne, ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest taka, zobaczył, że ja mam łydki bardzo rozbudowane i faktycznie ja mam bardzo rozbudowane, mam szerokie te łydki. Powiedział, że to jest ciężko wypracować kulturystom, którzy są wysocy, że tacy jak my, no on jest jeszcze wyższy ode mnie, że jest ciężko, że kulturyści, ci co, kulturysta jak jest niski, to wiesz, te wszystkie mięśnie się gromadzą, wiesz o co chodzi, faktycznie one się nie rozciągają, tylko one po prostu są, wiesz, szerokie. Jak ktoś jest niski, to lepiej to wygląda, no nie? Że wygląda na bardziej potężnego, dlatego że na przykład jego łydka jest mała i ona się rozrasta tylko w małej części, a nie na przykład, a nie w dużej. Cześć. To jest to. Czyli nogi, które ciężko jest wypracować, to znaczy, to u mnie jakby częściowa sprawa jest załatwiona. Oczywiście pozostaje góra. Oj, ale długo gadam. Dobra. No i faktycznie buty były gdzie? W samochodzie, w bagażniku. Chcemy się stąd nie napić kawy, no i okazuje się, że tutaj ta rurka jest zapchana i czyścimy. Zaprosiłem w ogóle Tomka na kawę i zobaczymy, czy teraz się uda. I zobacz, to jest po prostu wyschnięte mleko, które w tej rurce się gromadzi. I trzeba przeczyścić. I co? To teraz woda? Nie przypomnę. Nie, on płukał. Dobra, to ty będzie. Pobrało mleko. Nie pobiera mleka. No i okazuje się, że Tomek się śmieje, bo zdejmował... Dobra, nie będę mówić. W każdym bądź razie ta końcówka, która była tutaj, wpadła do środka. Zaraz będziemy kombinować. Ale zobacz, widzisz, takie jeszcze wyschnięte mleko jest w środku w rurce.
I to trzeba wydmuchać i będzie okej. Kupiłem arbuz bezpestkowy, dwa razy droższy niż normalny i zobaczymy faktycznie... Bezpestko. No może ma mniej pestek. Tylko główka nacięta. A w środku jak... No zobaczymy w środku. Tak wygląda arbuz bezpestkowy. Aj, wyrzuciłem. Za tego 23 zł zapłaciłem. Czyli kilogram wychodził około 4, gdzie normalnie chyba jest teraz, nie wiem, złoto 80. Coś w tym stylu. No jest mniej pestek, ładnie wygląda. Czerwoniutki. No ale nie jest to arbuz bezpestkowy. Ma mniejsze pestki, dochodziło może? Kurczę. Rano był Tomek u mnie i piliśmy kawkę. A właśnie, w ogóle to jest spęknięte. Ale mamy też serniczek, bo sernik Herbert, cześć. Siema. Mam nadzieję, że więcej dzisiaj gości już nie będę miał. Bo ile ja kawę piję. Co jeden gość, jedna kawa? Tak jest. Nie no, tutaj to musiałem do serniczka, zaraz spróbujemy. Podobno ty robiłeś, to prawda? Teraz to ja, owszem. Spróbujemy. Dobra, spróbujemy. Bardzo w ogóle, ale tak, wiesz co, on bardzo taki świeży jest. Czy ile ty dodałeś tutaj tych energetyków? Jeden black. Jeden. Bardzo dobre. I fajna, ta jest fajna, to. Posypka z kokosa. Posypka, o i kokosem mi pachniało, właśnie. Kokosem. A ja mówię, czym mi tak ładnie pachnie? No, bardzo dobry. Jak na faceta dobrze zrobiłeś. Najlepszymi kucharzami są faceci. No, to prawda. Przecież. No, zgadza się. No właśnie, pytanie. Dlaczego faceci są najlepszymi kucharzami? Dlaczego większość kucharzy, czy facetów, to jest od... Piekarzy. Piekarzy? O ciast? To jest piekarz? Piekarz. Czy ten? Cukiernik. Cukiernik. No właśnie. Cukierników to są faceci. Bo potrafią więcej zjeść. Siadajcie chłopaki. Tomek i Herbert. Chłopaki, siadamy. Kogo obstawiacie? Kto wygra dzisiaj? Nie wiem. No. Ja obstawiam tego zawodnika. Ej, ale kto wygra? A jak gdzie mam usiąść? Na kolana. No, to ja tak lubię. A tylko tak czekałem na to. Na kolanka. Mogę? O, yeah. O, co ciężki. Ale ciężki. Jak ciężki? Nie. O, teraz. Czujesz? Poczułeś mnie? Nie. Co to za kościste. Dobra. Niemcy, Brazylia. Tak? Tak, ja Niemcy. Dobra, to ja się przysiądę tu. I? Moje. Dawaj. Tu. Podawaj, tak. Dobra, idziemy. Teraz. No nie wierzę, nie do tego, Franek. Jezus! Jezus Maria! Nie. Nie no, ja! Nie no! Ja pierdykam, nie gram w to. No to jest taki... To jest nieprawdopodobne, no. Ale już jest granie na czas. No jaki na czas? No ty mnie faulujesz. Na koniec meczu. A już jest koniec meczu? Fuck, nie gram w to już, nie. Po prostu strata czasu. No weź na to, że Tak się gra. No to. Już jest koniec, tak? Już jest koniec, no. No dobra. To no idziesz, Damian, cześć, na razie. Ale dobrze było, nie? Dobrze. Jaki słaby jesteś. Mama też wpadła na zdjęcia, porobili sobie, ale to tych zdjęć nie będziemy udostępniać. Ze wzniesioną. O Boże. To były zdjęcia. Tak? Na policji? Herbertowi robiłem dzisiaj zdjęcia do kampanii wyborczej. No i tyle kazał mi zabrać. A, no właśnie, słuchaj, w tym nie robiliśmy. No nie robiliśmy, a kazałeś zabrać. Zrobiliśmy, ale wiesz co, wydaje mi się, że ta koszula była najlepsza. No i ciuchy od ciebie jeszcze tu są. A, i ciuchy ode mnie są. A, to też jest w sklepie Mazur Shop. Tak, to jest w sklepie Mazur Shop. Marcin. Kupujcie. Kupujcie, subskrybujcie. Kupujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wszystko. A jeżeli i wszystko. Nie kupicie, to nie subskrybujcie. A jeżeli nie kupicie, nie subskrybujcie. Czyli nie miałbym subskrypcji. W ogóle dzisiaj wcześniej Herbert wrzucali mi, jak był z Tomkiem. Ale nie jestem Tomkiem. To wrzucali mi po prostu. Możesz tą muzykę, bo mi YouTube zablokuje.
wrzucali mi po prostu przez godzinę czasu jakieś teksty, nabijali się ze mnie. Ojojoj. Ale co, nie mogę teraz o tym mówić, tak? Co mówiliście? Czy może... No nie możesz, już nie możesz. Nie, nie mogę, nie. Bo to takie... Nie mogę być szczery na YouTubie. Nie no, masz być szczery na YouTubie. Ale mogę powiedzieć, że... Nie mogę tego mówić. Że śmialiście się, że... Nie. Nie. No jak? To nie, absolutnie nie. Dobra, to się wytnie. Podobno Kasia pierze w zbyt wysokiej temperaturze koszulki, dlatego... A w ogóle, dobra, to nie tylko Herbert, nie tylko dzisiaj Tomek. Dzisiaj cały dzień się ze mnie nabijają. Przyszliśmy, chłopaki też się ze mnie nabijali. Herbert? No? O co chodziło? Pamiętasz? Dobra, nieważne, że cały czas się generalnie ze mnie nabijają. Wszyscy, przez cały dzień. Poczynając... Ja do nich? No a i kto? Ja. I nie chcecie, żebym ja grał u was? U nas? No właśnie, tak to wygląda. Fabian! Lewa! Brawo! Do końca! Lewa, lewa, lewa! Twoja. Lewa, lewa. Dwóch ma z tyłu! Ładnie! Ładnie! Ale to trzeba! Kurde! Tam, trzymaj go, trzymaj go! Kępa! Dobrze, moja wina! Kępa, trzymaj ją! Chodź, także całe szczęście, że tak na spokojnie. Ciężko się biega. Ciężko.